pierwsza połowa była taka z dwóch stron, taki mecz był po prostu, można powiedzieć, że nudny, ale gdzieś realizowaliśmy te założenia defensywne i dobrze. No i gdzieś błąd taki nasz indywidualny i straciliśmy bramkę do szatni, bo może jakby to 0-0 byśmy dowieźli do przerwy, to by ten mecz inaczej, to zupełnie inaczej wyglądał. Bartek, powiedz mi, bo tak, w 20 bodajże, przy 20 minucie Bojan zszedł z kontuzją tego mięśnia dwugłowego. Na ile to pozmieniało wasze założenia, bo ty grałeś wysoko, ty grałeś wyżej, miałeś kierować akcję ofensywną, nagle zostałeś cofnięty do defensywy i jak na ciebie to wpłynęło, ta zmiana? Nie, myślę, że na mnie nie wpłynęło, to było normalne, bo na obozie częściej nawet grałem na lewej obronie. Jestem przygotowany do tego i do tego wariantu, tak jak ćwiczyliśmy to na obozie. Po prostu w tym meczu no, nie wyglądało to tak, jak chcieliśmy. Nie radzaliśmy tych założeń, które nam trener nakreślił. Dzisiaj graliśmy z mistrzem Polski, czyli z, tak naprawdę no, z drużyną, tak jak powiedział Zlatan tutaj po meczu, z drużyną, z projektem budowanym od 7 lat. My jesteśmy w trakcie przebudowy, tak więc faworyt był znany, faworyt był, że tak powiem, z góry ustalony. Za tydzień dla nas mecz, który chyba nam odpowie na zdecydowanie więcej pytań, mecz z Puszczą Niepołomice. No dokładnie, no przegraliśmy ten mecz, no musimy podnieść głowy do góry, gramy z Puszczą u siebie i musimy pokazać tą dominację, którą chcemy po prostu, tak jak było to na obozie, że zdominowaliśmy my przeciwnika, to chcemy to po prostu nakreślić i pokazać, że w Białymstoku będziemy u siebie punktować.